Śląsk jest takim regionem, który opiera się na tradycji, jednak troszkę, myślę, zmienia się to. Śląsk się ogólnie zmienia bardzo. Tutaj wszystko rozwija się dosyć dynamicznie i wzrasta też taka świadomość, myślę, wśród ludzi, tak, że każdy chce żyć teraz zdrowo, także nie patrzy się już przez pryzmat tego, że catering dietetyczny jest tylko dla fit dziewczyn, że korzystają z tego tylko dziewczyny, że facet się tym nie naje. Widzę to szczególnie w swoim towarzystwie, myślę, wśród takich ludzi, którzy właśnie dbają o to, co jedzą, chcą jeść dobrze i chcą jeść zdrowo, tak? Ważne jest też to, żeby ta dieta się nam nie znudziła. Jasne, te posiłki są różnorodne, zmienia się to, tak, ale ja wziąłem sobie dietę tylko 5 dni w tygodniu, czyli ten weekend zawsze mam czas, żeby gdzieś ze znajomymi sobie wyskoczyć, troszkę sobie pozwolić w jakichś takich granicach zdrowego rozsądku, ale zjeść coś normalnego, mniej dietetycznego, może tak. Dieta jest normalna, ale żeby zjeść coś takiego, nie wiem, pizzę na przykład,